Przystanek PA to jest taki rodzaj spotkania, gdzie dorośli ludzie, którzy mają pasję, którzy mają swoje zainteresowania, bezpłatnie przychodzą, przekazują jakby te swoje talenty, te swoje umiejętności. A później o godzinie 17:30, kiedy będzie finał, będziemy oglądać to, czego młodzi się nauczyli i będziemy podziwiać po prostu. Razem też zatańczymy Belgijkę. No i będziemy się dobrze bawić. PAD to profilaktyka ty, czyli co ty możesz zrobić z profilaktyką, tak? Czyli pokazujemy młodym ludziom, że jak rozwijają swoje pasje i zainteresowania, no to mają szansę na to, żeby, no żeby nie wejść w używki, nie wejść w uzależnienia. Chcemy przygotować w sumie 5 piosenek, od ballad po hip hopowe, żeby nie było nudno, żeby było różnorodnie. Mamy wiele fajnych osób, które bardzo fajnie śpiewają, więc myślę, że będzie co posłuchać. Profilaktyka w tym miejscu polega na tym, aby każdy z nas wiedział, jak się obronić, żeby przede wszystkim nie używać tych technik samoobrony celem tutaj pokazywania jakiejś agresji, tylko i wyłącznie, żeby pokazać właśnie, jak umieć się obronić przed zagrożeniem, przed danym niebezpieczeństwem. Uczestniczymy w działaniach PAD, profilaktyka AT. Naszym zadaniem dzisiaj jest pokazać techniki samoobrony, jeżeli chodzi o pracę policji. Dlatego też wszystkim tutaj zgromadzonym pokazujemy możliwości technik obezwładnienia osoby, podstawowe elementy, żeby się umieć obronić na ulicy przed różnego rodzaju zagrożeniami.